Siema, witam Was w poradniku z inwestowania. Postaram się wyjaśnić kilka spraw, odpowiedź na pytanie, dlaczego cena nie rośnie, co robić oraz pomóc Wam, bo wiele osób naprawdę źle się zachowuje, jeśli chodzi o inwestowanie. Zacznijmy od początku. Podstawa. Ilość końców podzielmy na dwie sytuacje. Mały kapitał i duży kapitał. Zacznijmy od dużego kapitału. Macie dobry skład, powiedzmy 1,5 miliona, 2 miliony końców. Nie macie po prostu czegoś takiego jak poprawo, czyli odruchu do kupowania coraz nowszych kart i wychodzenia z inwestycji jak najszybciej. Tutaj Wam nic nie pomogę, wiecie co robić, jesteście na dobrym i drodze po prostu do najlepszych kart w grze. Natomiast jeśli chodzi o mały kapitał, to co widzicie tutaj, czyli gracie na tym koncie Division Rivals, chcecie ulepszać sobie skład, podobają Wam się karty niewymienne, takie jak Royce, która także mi się jak najbardziej podoba. Otwieracie paczki, robicie SBC również tak jak Champions League o karty niewymienne. Tutaj jest pewien problem, jeśli chodzi o inwestowanie. Procesowi inwestowania można przypisać trzy podstawowe cechy, tak jak widzicie, czyli wyrzeczenie rezygnacji z bieżącej konsumpcji, czyli nie będziecie w tym momencie mogli sobie ulepszać skład. Upływ czasu, czyli rezygnacja z bieżących korzyści na rzecz przyszłych. To samo co tutaj, czyli lepszy skład nie zrobi Wam lepszych wyników, ale w przyszłości będziecie naprawdę mogli być potentatami rynku. Ponoszenie ryzyka, no to już wiadomo, zawsze może coś pójść nie tak, natomiast staram się wszystkie, które ja polecam na Twitterze, metody dawać w miarę pewne. Zacznijmy od mojego kapitału. Jest to sposób dla graczy Xbox i PS4. Dlaczego? Ponieważ możecie utworzyć sobie dodatkowy klub w grze. Co da ten klub? Macie możliwość zrobić nowy klub, na którym zrobicie wszystkie SBC zaawansowane. Hybrydy narodowe, ligowe oraz hybrydy narodów i lig. To Wam po prostu da kapitał. Co zrobić z kapitałem? Powiedzmy, że zrobicie te SBC i przeciętnie 150-200 tysięcy wyciągniecie. W tym momencie wszystkie karty są dość drogie, te wysoko overallowe, więc to jest naprawdę dobry moment na zaczęcie. Wyciągniecie sobie jako swój kapitał początkowy. Karty 8-3-8-4 pod wieczór, powiedzmy 17-18. Policytujcie, tak jak Wam polecałem w poprzednich odcinkach, tanio 8.3 do powiedzmy Quixela, 8.4 do 1800-1900 końców. I co dalej z tym? A few moments later. I tutaj pojawia się Wasze pytanie. Czyli kiedy sprzedać? Kagawa chodzi po 900, Savage po 1200. Co robić? Ceny nie zmieniają się. Kiedy, czy warto ich teraz w ogóle sprzedać? I tu to jest ten właśnie podstawowy Wasz problem. Nie mówię, że wszystkich, ale natomiast dużej części, ponieważ inwestujecie lwią część swojego budżetu w inwestycje, które zapychają Wam listę transferową. Często wyrzucacie te karty tak naprawdę, że macie więcej niż 300 w klubie, poprzez co nie możecie ani nic kupić na kup teraz, ani tak naprawdę otwierać paczek i Was to ogranicza, a co za tym idzie, irytuje. Tutaj potrzeba czasu. Tak więc, kiedy ich sprzedawać? Odpowiem na to Wam pytanie. Każdą inwestycję śledźcie sobie na Footbinie. Są wykresy, które naprawdę ułatwiają sprawę i są dość miarodajne. Oczywiście nie w setnych po prostu idealnie się pokrywają, natomiast są miarodajne, jeśli chodzi o dłuższy przedział czasu. Tak więc kupicie w tym momencie, to jest przykład, bo będę Was odwoływał do tego filmu w przyszłości. Kupicie sobie karty 8.3 i 8.4 i musicie po prostu z nimi poczekać. Dlaczego karty kosztują w pewnym momencie więcej? Karty w pewnym momencie więcej kosztują tylko dlatego, że wychodzi, tak jak tutaj widzicie, SBC, które wzmaga popyt na tą kartę, a co za tym idzie, cena tej karty rośnie. Macie tutaj na przykładzie Aduliza z FIFA 18. Co Wam mogę powiedzieć, jeśli chodzi o to SBC? Na ten moment nie ma, jej dość nas zaskakuje, natomiast w pewnym momencie to SBC wyjdzie i Wy zarobicie. Tylko podstawą jest skupienie tanio, czyli tak jak kupiliśmy po Quixelu, to się nie da stracić, i cierpliwość. Właśnie ta cierpliwość, tej cierpliwości najbardziej w większości z Was brakuje. Także według mnie robicie drugie konto, robicie sobie SBC zaawansowane, robicie te 150-200 tysięcy budżetu, kapitału i zaczynacie handlować. Możecie od 8.3 i od 8.4, poczekacie 2 tygodnie, w ogóle to konto nie musicie dotykać tak naprawdę i tam robicie swój potencjał pod zarobek. Na pierwszym koncie, który macie teraz, gracie sobie. Podobno Domanu z Kartomani mówił, że wiele kont nie można mieć. Oczywiście, że nie można mieć. W takim razie zdecydowanie polecałbym sytuację, w której wasz brat, wasza siostra grają razem z wami na tej konsoli. Bardzo im się podoba FIFA i tam sobie handlujecie. I tutaj zaznaczam, żadnych przelewania końców. Naprawdę nie przelewajcie. Ten skład sobie robicie, inwestujecie ze mną na Twitterze, macie porady, to co tutaj widzicie. Robicie ten skład z myślą o zrobieniu super składu w lutym, w marcu. Po prostu wtedy, żebyśmy naprawdę mieli dobry skład. To tyle w tym odcinku. Zapraszam na Twittera, tam oczywiście na bieżąco daję jakieś porady. Siema.